Cześć wszystkim, zapraszam Was dzisiaj na Mierzymy, oczywiście z jakiej firmy, z chętem. Mam chyba sześć rzeczy. Chciałam ogólnie poszukać marynarek tych krótkich, bo bardzo mi się podobają, ale w chętemie większość została wykupiona, przynajmniej takie, które mi się podobały, no to ich nie ma. Interesuje mnie szczególnie beżowa, a była jedna tylko czarna. Jak przed chwilą weszłam, to już tej czarnej. Ta czarna też nie jest dostępna, ale wzięłam, zamówiłam. Zobaczymy, jak wygląda. Także może lećmy z tym. Pierwsza rzecz, już to wygrzebuję, to jest long sleeve, słuchajcie, który ja już kupowałam i go mam, i go noszę, i go lubię. Wzięłam więc jeszcze jeden, bo ja to mam takie nieszczęście, że, prawda, że jak coś piję, to plamka. To nie trafiam do buzi. I on mi się sprawdza, powiem Wam szczerze, rzeczywiście jest już kilkukrotnie prany. Dodam, że to, co mam na sobie tu pod spodem, to jest z tej samej serii, tylko w takim cappuccino, no nie? Tak. Kolorek. Super na tą chwilę, o, tak jak widzicie, pod marynarkę, pod jakiś cienki sweterek, ekstra sprawa. A później już samodzielnie można go nosić. To jest taki kolor ecru. Ja go wziąłem w rozmiarze S i już Wam mówię, jaki on ma skład. On tak w sumie się niepozornie prezentuje tutaj na modelce. No tak, bo to tylko taki. Tak, bo to taki zwykły t-shircik. Tutaj mamy, kosztował 45 zł. Skład to elastan 5%, modal 47 i bawełna 48. Czyli mamy super skład, oddychający, także możemy śmigać nawet i w nim latem. Zaczęłam czytać ogólnie te rzeczy, co zamówiłam, i tak jest. Top z domieszką modalu, koszula z domieszką lnu, proszkowany t-shirt z domieszką modalu. Oni, jeśli coś jest interesującego, dobry materiał, to zawsze piszą z domieszką, no nie? Z domieszką, tak. Tak. A najlepsze są z domieszką wełny. I wchodzisz 4%. 5 w porywach. Tak. Teraz mamy następną rzecz, to jest koszula. Oczywiście z domieszką lnu. No tak. Kolor. Może no. Ja otworzę. No bo tu mamy taki... To może krem tu nazwać? A w ogóle jest tu zaznaczone, czy oni piszą czasem naturalna biel? Przy tej koszulce, jaka jest? No, to jest kremowe. Po prostu jest napisane, że biały, ale to nie jest biały. No nie. Nie, to nie jest biały, to ja bym powiedziała, że to, co oni często piszą właśnie, że to naturalna biel, to coś w takim stylu. To co to jest, jak masz tam tą białą? No właśnie. No ale no tak piszą, no. Ta koszula widnieje jako jasno-beżowa. Nie mogę znaleźć początku i tak zwanego końca. No dobrze, z tej strony. Gdzie masz? Dobra, rozerwę normalnie, no bo ja nie widzę. Nie. O, ja widzę. A. Z daleka. Koszulę mamy w rozmiarze M. Ładny kształt. Taka typowa. Nie ma szerokich mankietów. Ja ogólnie lubię takie szersze, ale to są takie standardowe też do przyjęcia. Kieszonka jedna. M-ka myślę, że nie taka aż ogromna, bo czasem one są przesadzone. Półokrągły dół, ładne, jasne guziczki. Już mówię Wam, jaka to jest domieszka lnu. Len 45, bawełna 55. Dla mnie spoko skład, uważam, bo te takie typowo lniane z reguły są na chętemie i trochę z grubszego jednak lnu po 240-250 zł. I to jest jasno-beżowy i cena to jest 80 zł. Następna rzecz to jest koszulka, którą też mam, ale długo była niedostępna, bo chciałam ją jeszcze jedną. I ta jest biała, i ta jest w rozmiarze S i nie mogę znaleźć, znalazłam taki też krótki top pod coś, tak? Znaczy krótki, na krótki rękaw. Ja tak jak mówiłam, nie przepadam za takimi rękawami, ale pod coś jest super. Ona ładnie tu wygląda pod szyją, jak zakładam. I tak jak w tej chwili nawet jest marynarka, tak? Pod marynarkę, jak cieplej, też fajna sprawa. No co, prosty, prążkowany. Bo powiedziałam, ten pierwszy to też był prążkowany? Tak, też był prążkowany. I obydwa widnieją jako białe, o. I to jest takie porównanie. No, to jest ewidentnie inny kolor. Mówiłam, że to jest rozmiar S, a cena tego t-shirtu to jest 40 zł. I sprawdźmy skład, modal 50 i bawełna 50, czyli też fajny skład. I tamten poprzedni też już kilkukrotnie prałam. Nie jest idealnie, żebyście sobie nie myśleli, że jednak troszeczkę tu tej szef poszedł na bok po praniu. Ale to nie jest takie, że ile razy tak chamsko mamy go na środku. Także to jest do wytrzymania.
Patrzmy, co mamy następne. Mamy bawełnianą sukienkę za 80 zł. Ona ogólnie tak jakoś specjalnie na modelce, bo tu nie widać tych kolorów. Tak. Takie rozmyte. No bo to mdłe jest takie. Tak, takie jest mdłe, taka piżamowa trochę, no nie? No, i na, ona w sumie taka jest. Ale na żywo jednak to widać bardziej, że ona ma te kwiaty na sobie. Muszę to rozerwać, bo nie będę godzinę szukała. Oj, jakie to malutkie to jest. To jest S-ka, słuchajcie, ale ona ma tutaj gumę po całości. Tył, przód jest fajny, guma. Fajna jest, kolor ma fajne kolory. Ładnie, uważam, że tak z bliska, może Wam pokażę. No. To zupełnie inaczej wygląda. Tam tak. To się mówi, rozmywa. A tak jest ładna, przyjemna, naprawdę letnia sukieneczka. Zobaczymy, czy to będzie pasowało w ogóle nam, dla mnie. Rozmiar S, tak jak mówiłam. Jakoś to się uciąga. Taka pewnie midi będzie. Na modelce też jest midi kremowy, różowe kwiaty. Ona występuje też, słuchajcie, w wersji czarno-białej. Mam też ją zaznaczoną, że ona mi się podoba. Żeby nie było. Proszę bardzo. Aha, też ci też się jest podoba. Ładna, prawda? No ale już jest ciemna. A ostatnio kupiłam dwie, taka czarno-beżowe, no nie? No. I to już wystarczająco. Popatrzmy teraz, jaki jest skład. Mówiłam, że 80 zł na początku. 100% bawełna. Także fajnie. Mamy następną sukienkę, która mnie ogólnie zaciekawiła. Bo mamy takie, w zeszłym roku było w Sinseju. Była taka dziergana sukienka. To też jest taka, jakby ktoś nam ją wydziergał. Ogólnie teraz są modne tego typu sukienki. Czarno-beżowa. Ale bardzo milutka. Zobacz, jaka fajna. No dobrze, a czy to jest takie ciepłe, czy to jest po prostu... Nie, to raczej nie będzie ciepłe, bo to masz, a, zobacz. Taki materiał. Zobacz, jakie masz prześwity przez to. No fajna taka, rzeczywiście jest bardzo... retro. Tak, tak, w takim stylu trochę. Tu mamy taką dziurkę przy biuście, na ramionczka też dłuższa i na dole jest taka falbaneczka. No tak. Super wygląda. Ona, słuchajcie, już kosztuje 130 zł i tu mamy już, że to jest jakiś krem w czarne paski. Wąski fason. A ja eskę wzięłam? Eskę wzięłam. Eskę. No, ja myślałam, że to jest w ogóle 100% bawełna. Nie doczytałam, nieważne. Ale może lepiej, bo czasem jak kupuje się coś 100% bawełny, to jest takie twarde, a to może jest przyjemne dlatego. Poliester 65 i bawełna 35. Mhm. Ogólnie jest ciekawa. I teraz przechodzimy do tej marynarki, o której mówiłam. Krótkiej, czarnej. No, żadnego szału materiałowego tu nie ma. Zaraz Wam przeczytam. Ja wzięłam rozmiar 40, bo chciałam, żeby była troszeczkę większa, ale ona nie wygląda według mnie na jakąś strasznie jakąś większą. Ona nie ma żadnych guziczków na rękawach. Rozcięcia. Mamy tutaj rozcięcia. Z tyłu jest prościutka, bez niczego, bez żadnego rozcięcia za to. No i ładne, proste klapy. Dodam, że też nie ma guziczka żadnego, ani jednego. Ja marynarek nie zapinam, więc to mi ogólnie nie przeszkadza całkowicie. Zobaczymy, jak będzie się prezentowała. Z tego, co pamiętam, kosztowała 150 zł. I na tą chwilę w żadnym rozmiarze ta czarna marynarka nie jest dostępna. Oglądałam ostatnio. Szulow bardzo ładną zamówiła z Zary beżową. Śliczną. 175 zł ona kosztowała. Tutaj mamy tak, podszewka 100% poliester, materiał wierzchni elastan 6, poliester 76 i wiskoza 18. Ale ona jest taka grubsza, ona nie jest taka cieniutka. Spoko tak ogólnie ten materiał wygląda. Nie wygląda tanio, bo nie jest taki, nie jest żaden błyszczący, tak. Tylko matowy. No ładnie jest ogólnie wykonana. Trzeba przymierzysz, zobaczysz. Tak, przymierzamy. Pierwszą mam na sobie tą koszulkę z długim rękawem. Chciałam pokazać, że tu jest fajne właśnie to obszycie takie szersze. Super mi się to podoba. I S-ka uważam, że odpowiednia pod coś, bo nie każdy lubi nosić coś obcisłego na sobie. Długość jest ewentualnie taka, jakbyście chcieli zobaczyć. No ja to wpuszczam, tak? Wiadomka. Wiadomka. Może ja założę na to tą marynarkę od razu? No bo do żadnej z tych sukienek to nie leży. Ja ogólnie... Mnie interesowała bardziej beżowa, no bo to jest teraz taka pora, że raczej beż, prawda? Niekoniecznie czarna. I teraz oceńmy. Mamy mikrofon, mamy. Tak.
I co o tym myślisz? Tak się prezentuje, ładne, duże klapy, nie takie malutkie, nie lubię. Niektóre firmy robią z Pewnie takimi bliżej małymi będzie widać, klapami. tak, to jest To mi się nie klapa. podoba. To jest klapa, Tak, okej. ale nie, wiesz co, bo z daleka to nie widać. Naprawdę? Naprawdę. Okej. No z tyłu tak się prezentuje. Długość Przynajmniej. odpowiednia, bo zakrywa nam pasek Tak. w spodniach, także nie, Także. jest ładna. Ta jest, uważam, że godna polecenia. Jeśli ktoś szuka takiej czarnej, krótkiej marynarki, 150 zł to jeszcze nie jest taka zła cena. Prawda? Jak na marynarkę. No, ale mówiłaś, że ile w Zarze? W Zarze 170. 175, no i mają tą beżową, tak? Przynajmniej na No sklepie dobra, to internetowym. jest tam niewielka różnica, a materiał myślę, że tam nie jest Niekoniecznie jest lepszy. W Zarze nie lepszy. ma Nie, jakichś nie, super materiałów. Nie, za nie. Ale 175 to nie kolor. liczysz coś takiego fajnego. Ale Znaczy, kolor. tak, kolor jest za to ciekawy, ale uważam, że kolor jeden i drugi No, jest jak beżowa, to i praktyczny. czarna. Jest praktyczny, Tak, jedna i dokładnie. druga. Podoba mi się. Ogólnie mi się Tak. podoba i podoba mi się ten trend z tymi Tak krótkimi jest. marynarkami, bo wiecie, nie zawsze taka długa pasuje i to jest też interesująca tego typu marynarka według mnie. Coś takiego innego. Lecimy dalej. To lećmy. A biała koszulka prezentuje się tak. Też I jest. to jest biała. I to jest biała i Ale ty, taka czy zawsze się twój przyda. kolor biały, czy twój kolor drugi niby biały, to i ta może się pobrudzić. Nie no, coś się pobrudzić, dlatego mam po dwie, słuchaj. Aha, czy Załóż pobrudzić, lecimy. poplamić. Tak jak widzicie, długość tego rękawka jest taka No delikatniutka. tak. Przylegająca, także pod coś jest super, ja uważam. A teraz? Teraz zarzucimy koszulę. Trochę lnu, trochę bawełny. Przyjemna jest. Naprawdę. Długość rękawów odpowiednia. Ładny ten kolor jest. No i długość z I koszuli długość też koszuli chyba też jest jest okej. odpowiednia. No tak jak wiecie, o, tak jak w tej chwili mam do A tył jest zarzucenia. dłuższy, czy No bodkiem, bodkiem? pewnie tak, bo Bam, z bam, bam, reguły, bam. czy nie? Tak. Tak. Ładna. Do podwinięcia moje ulubione zajęcie, podwijanie rękawów. I No. super wygląda. Ekstra, słuchajcie, już macie, zobaczcie, z długim rękawem, z krótkim rękawem, koszula, to musi być. Tak, to musi zostać. To... To musi zostać, a nie być. Nie, koszulki to muszą zostać, bo A, ja specjalnie je ale zamówiłam na koszula też teraz. musi być. A nie wiem, czy koszula też musi być. Uwaga, dadam. Bo ostatnio robiłam porządki, nie otworzę szafy. Słuchajcie, ja mam jakąś beżową koszulę. No żeby nie było, to jest inny beż, no nie? Ale mi kolejna koszula beżowa. I to też jest z H&M-u i też jest, tylko że tu jest pewnie większy rozmiar. Nie, chyba M-ka. Nie widzisz. Nie widzę, no bo zbliżam Proszę tym, bardzo, no proszę bardzo. Tak, też emeczka. emeczka i lekko. No co? Lekko w inny kolor leci, no nie? No, zupełnie Ten inny kolor. ogólnie jest ładniejszy. Ten Tak. jest bardziej taki do naturalnego lnu podobny. Bardziej w cappuccino wchodzi. A to jest z zeszłego roku pewnie, albo sprzed 2 lat. Z zeszłego roku O, mi się widzę wydaje. jakiś ślad tutaj. Co Zobacz. tam mamy? Tutaj. A widzisz, ubraniak. A. A może to coś się ubrudziło tak, że nie zeszło, bo ona jest według mnie prana była. Okej, okay, widzicie? Widzicie? No widzę, A. ale dobrze, okej. Na pewno była prana, na 100%, no bo Zobaczysz czuć sobie. po niej, no nie? Dobra, lecimy dalej, bo zostały nam sukienki. Ogólnie myślałam, że będzie problem tu ze zmieszczeniem się, ale słuchajcie, tu swoboda jest Uciągliwe. duża, bo tak jak mówię, ona jest cała gumkowana. Mamy tył i przód zgumkowany i tutaj mamy takie zakładeczki pomarszczone po prostu na szyciu i tu z boku też. Aha. Ja wcześniej tego nie widziałam. To nie jest do pasa marszczenie, tylko tak pod biustem nam się kończy i ona dalej się rozszerza. Mamy tutaj Tak. jeszcze taką słodziutką falbaneczkę malutką i cienkie ramionczka, które są regulowane. Także można sobie wyregulować na własne potrzeby. I co, jak wygląda? Mdło wygląda mimo wszystko. Ale jest, wiesz co, no inaczej będzie w słoneczny dzień, gdzie na dworzu zupełnie inaczej. Ale mi się podoba Kształt kolorystyka. mi się podoba. Kolorystyka, tak jak się przyglądam, to. Ale mówię, tak bardzo w piżamę wpada. Naprawdę. Ale tak jak jest uszyta ogólnie, to wszystko. Bardzo ładnie. Zamysł bardzo fajny. No. I spoko za 80 zł bawełniana, no to Nieduże pieniądze. tak. I to jest troszeczkę tak.
Słychać? Tak, ona jest taka Tak, sztywna. i dodam, że nie prześwituje. Naprawdę nie. Nie. Nawet jak tak zbliżymy, Tak, ja to nic nie. przynajmniej nie widzę. Chyba, że na nagraniu coś jest widać, ale Nie, tak to jak raczej mam jakby miało być coś lustro, widać, to to nie. wiesz. Tak ładnie, o zobaczcie, ja nie mam tyłka, a ładny tyłek robi. O, odstaje tak fajnie. Nie masz? Nie mam. Nie masz? O matko. Nie. Okej, okay, zostaje nam ostatnia sukienka, której jestem najbardziej ciekawa, powiem szczerze. Okej. Okay. Słuchajcie, jak byłam ciekawa jej, to jak ją założyłam, wydawało mi się, że będzie super. Ale nie podoba mi się, jak wygląda. Według mnie chyba powinna być większa. Chociaż Różniejsza? jak podkreśla figurę, to spoko, ale powinna być deczko dłuższa. Ta długość jest dziwna. Nie wiem, co o Czekaj. niej sądzić. No. No. Nie wiem, co o tym pomyśleć w ogóle. Bo mi się bardzo podobała na modelce. Kolorystyka mi się w dalszym ciągu podoba. Jak ona jest zrobiona, mi się podoba. Nie podoba mi się, że jak ktoś stanie tu bokiem, będzie oglądał moje piersi, bo tak mocno widać. Jeśli masz mniejsze, no to tak nie będzie No to odstawało. wiadomo, wiadomo. A tu odstaje i przez tą dziurkę nie podoba mi się taki widok, przynajmniej mi nawet. Tak, gdyby tego nie Ma miało. regulowane ramionczka, jakby ktoś był zainteresowany, bo nie to, że ona jest, że mi jest ciasno w niej, że jest za ścisła. Nie, no zobaczcie. Tu można jeszcze naprawdę. Ale coś jest nie tak. Dla mnie powinna być dłuższa. Ja tak uważam. I nie ma tego wow jakiegoś, nie wiem, czego tu brakuje. Też tak uważasz? W sumie trochę tak. Prawda? No bo miała być taka fajna. Taka falbaneczka spoko. Ale nie, ta długość. Według mnie to ta Wiesz, długość. Jakby ten materiał i to wszystko i ta kolorystyka to fajna jest, No nie? jest bardzo fajna kolorystyka, ale i po założeniu No nie. To nie jest to. Może nie dla ciebie. No po prostu. Pewnie tak. Jak wam się podoba, proponuję zamówić, przymierzyć. I sami ocenicie, bo na każdy wygląda inaczej. No dokładnie. To była ostatnia rzecz. Także dziękujemy na za to wychodzi. oglądanie. Zapraszamy na następny filmik. Cześć. Cześć.